Nie pozostaje nic innego, jak tylko poczęstować się sosem. Wspaniałe połączenie dwóch kultur. Ta wymiana to jeden z ważniejszych elementów naszych podróży. W ciągu dnia targają nami różne konflikty, ale wieczorem stajemy się bardzo podobni. Lubimy zjeść coś dobrego i pośmiać się. Pyszne. Czuję się zaszczycony. Miteli ukazał mi tradycje Masajów, a Warren sceny z życia zwierząt. Ten świat żyje w ciągłym zagrożeniu. Specjalny oddział strażników broni tego świata, by mógł być podziwiany przez kolejne pokolenia. Są dobrze wyposażeni, ale u podstaw ich działalności leży najważniejsza umiejętność – tropienie. Teraz sprawdzimy tę umiejętność w praktyce. Producentka naszego programu będzie uciekać w towarzystwie jednego strażnika, bo wokoło jest dużo lwów. Pogoń nie będzie łatwa, bo to nie to samo, co ściganie kłusowników. Trudno będzie przewidzieć kolejny ruch. Tropienie nie będzie więc proste. Teren nie jest łatwy. Wysokie trawy, ale także nagie skały. To trudny sprawdzian. Ray poradziłbym szła szerokim łukiem. Zaraz skręcimy. Niedługo powinniśmy wejść między skały. Tu jest duże gniazdo termitów. I jeszcze krzaki. Ruszamy? Tak. Pokażę ci, skąd ruszymy. Stąd. Powodzenia. W takim terenie naprawdę trudno podjąć trop. Pokazałem więc punkt startu. Kiedy już chwycili trop, przemieszczają się dość szybko. Są bardzo pewni siebie. Kiedyś ludzie szukali zwierząt, dziś szukają innych ludzi. Grunt jest tu dość twardy, więc niewiele widać. Pomaga nam wysoka trawa. Kiedy się na nią nadepnie, odbija światło. Wyraźnie widać trop. Pokazuje także kierunek. Prowadzi w tę stronę. Zwolnili, bo ścigani mogli pójść w lewo albo w prawo. Drużyna rozdziela się. Strażnicy rozwijają traliery, by tak szukać tropów. Kiedy trop się znajdzie, drużyna znowu przyspieszy. Zrazu niewiele widać, ale jest mnóstwo znaków. Na przykład pomieszanie mokrej ziemi z suchą. Tu wyraźnie widać odcisk podeszwy. A tu piasek obsypał roślinę, a sama roślina jest zwiędnięta. Tędy prowadzi trop. Trop wskazuje także ten kamień, który nie leży na swoim miejscu. Tu ziemia jest ciemna, bo wilgotna.
Gdyby kamień dawno przesunięto, ziemia zdążyłaby wyschnąć. Podobnie jak zdeptana roślina. Czyli ktoś tędy przechodził. Where's the license? At long last we have arrested the Mzungu. Well, there you go. Just goes to prove, eh? Ci ludzie są tu po to, by chronić słonie. Kłusownicy powinni mieć się na baczności. Nim w 1989 roku utworzono ten specjalny oddział, na terenie Kenii wybito 85% populacji słoni. Gatunkowi groziło wyginięcie. Dziś ponad 2000 strażników patroluje burz w poszukiwaniu kłusowników. Liczba słoni powoli rośnie. Ostatni ranek w Tanzanii. Z żalem opuszczam Afrykę, ale najpierw jeszcze jedna wyprawa. To pierwsze takie moje safari. Cudowny sposób zwiedzania Afryki. Uwielbiam tu przebywać. Czuję przypływ energii, która porusza ducha. Poznałem styl życia Masajów. Zobaczyłem, jak się tropi kłusowników, by zachować gatunki przed wyginięciem. Nawet w dzisiejszym świecie liczy się ten nietypowy styl życia. Has so much relevance to some of the best things in our world today. W takich miejscach możemy podpatrywać naturę. Musimy o nie dbać. Te miejsca istnieją tylko dlatego, że robimy wszystko, by je zachować. Ta praca dopiero się zaczęła. Wersja polska dla BBC Worldwide, Masterfilm. Tekst Jacek Mikina, czytał Marek Lerek.